Słowo to z dzisiejszej Ewangelii przychodzi bezpośrednio po tym słowie, które słyszeliśmy wczoraj. To słowo o miłości nieprzyjaciół. I Chrystus mówi jakby w kontekście tego słowa, że można widzieć inaczej, czy można nie widzieć tego, czy może niewidomy prowadzić niewidomego. Mnie uderzyło, że to słowo prowadzić to jest tak, można by przetłumaczyć, nie można przetłumaczyć, ale jakby przetłumaczyć drogować niewidomego, prowadzić po drodze. Że tam jest to słowo droga, chodos, że jest pewna droga, którą Chrystus chce prowadzić. To też w kontekście tego słowa, które słyszeliśmy rano o tym grzechu, że Pan Bóg daje swoją drogę, a człowiek może wytyczać swoją. I w tym momencie jest się niewidomym. I co z tego, że jest nas dwóch czy dwoje, jak obydwoje są niewidomi. Wpadną w dół, no bo nie idą drogą. Raczej przynajmniej na polskich drogach zbyt takie doły nie są, żeby wpaść teraz we dwóch. Trzeba być poza drogą i to może się właśnie zdarzyć, nie? Że człowiek jest przekonany, że ma rację, że idzie właściwie, a tak naprawdę jest już poza tym, co Pan Bóg wyznaczył. To słowo Chrystus też bardzo jakoś mocno mówił do faryzeuszów po tym, jak uzdrowił ślepego w 9 rozdziale świętego Jana, że jest ten zatarg między faryzeuszami a Chrystusem i oni są wzburzeni tym, że Chrystus mówi, że można nie widzieć, że Chrystus mówi im z całą jasnością, że jesteście ślepi. I oni mówią, ale jak to, nie? I Chrystus im tłumaczy, ale gdybyście tylko byli ślepi, ale wy mówicie, że widzicie, tym gorzej dla was i dla innych tych, którzy prowadzicie. I że można by jak być podwójnie ślepy. Nie tylko, że jest ślepy, to jeszcze uważa, że widzi. I że to już jest rzeczywistość taka beznadziejna, nie? Faryzejska, podwójnie zakręcony, to z tego już ciężko wyprowadzić. Nie? Może być taka sytuacja wobec Chrystusa, wobec Ewangelii, wobec głoszenia, które Chrystus mówi, że może widzieć totalnie inaczej i o tą ślepotę wręcz podejrzewać Chrystusa. Natomiast to jest właśnie to, że niekoniecznie to jest ten świat, który w ten sposób widzi. Pamiętamy tych dwóch uczniów, którzy po zmartwychwstaniu, pomimo, że to światło jest już na świecie, pomimo, że to światło, które było zapowiedziane, Chrystus im tłumaczył to wszystko, kiedy przychodzi zmartwychwstanie, oni są dalej ślepi. Nic z tego nie rozumieją, prawda? Że pomimo, że tyle słowa, które Chrystus w nich inwestował, pomimo tych wydarzeń, do których byli przygotowywani i tak dalej, kiedy one się dochodzą, kiedy się wydarzają, oni ich stać tylko na ucieczkę, wybierają swoją drogę. Drogę do domu. Drogę, którą znają. Prawdopodobnie uciekają do domu jednego z nich. Byleby jak najdalej od cierpienia, byle jak najdalej od Jerozolimy, byleby jak najdalej od tego wszystkiego, co się dokonało. Że to, co powinno im dawać jakieś światło, nie, bo przecież słyszeliśmy, że zmartwychwstał. Słyszeliśmy, że wykonało się też to słowo. Nie, oni są wręcz przestraszeni możliwością zmartwychwstania. Że mówią Chrystusowi, że ty jesteś jedyny, który się na tym nie zna. Jak my to Pana Boga często mówimy, że ty jesteś jedyny, który mojego życia nie rozumiesz. Nie? Jedyny. Nie, wszyscy wiedzą, wszyscy nawet poświadczają, nie wiem, cokolwiek, nie? Że każdy by mnie zrozumiał, a ty jesteś jedyny, który nie rozumiesz. Jedyny, który nie wiesz, o co w moim życiu chodzi. I Chrystus robi wtedy ten cud, jakim jest otwarcie ich oczu. Że to kiedy bierze Eucharystię, łamie chleb, rozpoznają go. I po tym znaku, po czym my możemy Chrystusa rozpoznać? No właśnie po tym znaku łamania chleba, po znaku Eucharystii.
że Chrystus spełnił to słowo, które zapowiedział, nie? Ta miłość, która się daje zniszczyć, daje się połamać. To jest moje ciało, moja krew wydane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. To jest Eucharystia, to jest ten znak, który Chrystus daje. I mogą być to oczy na uwięzi, tak jak były do tej pory na uwięzi oczy tych uczniów. Eucharystia im otwiera, ale tak wcale być nie musi, bo oni zobaczyli, inni nie zobaczyli. Inni jeszcze, jak wiemy, zupełnie dali nogę, poszli w swoją drogę, patrzy Judasz choćby. Niektórzy mieli swoje widzenie świata. I dlatego Chrystus też nas zachęca do tej wiary w Ewangelii, do tego, co jest nam głoszone. Święty Paweł mówi dzisiaj, że to jest walka, że jest walka. Życie jest walką, Ewangelia jest walką, jest biegnięcie, ale pobieżni. Nie? Bo czasem to można to pomylić, że tylko dlatego, że jestem zmęczony, że jestem sfatygowany, że się narobiłam jak dziki wół, to znaczy, że jest wszystko dobrze i prowadzę życie Boże. Wcale nie o to chodzi, nie? Bo można biec poza bieżnią. Jesteś zdygana, jesteś zmarnowana, no ale to wszystko psu na buty. Nie? Można wejść w kierat, ale czy to twój kierat? Można robić różne rzeczy, można się napocić, może pomyliliśmy konkurencję. Może być i tak, nie? To nie jest podnoszenie ciężarów teraz i który więcej podniesie ten zwycięża. Może w ogóle jest do lekkoatletyki stworzone, a nie do ciężarów. Nie? Święty Paweł wie coś o tym i on jak mówi też o tej walce w tym dzisiejszym czytaniu, czy też mówi o tej walce w drugim rozdziale listu do Efezjan, o tej zbroi Bożej, to mówi tam taką bardzo ważną rzecz, nie? Że można, tak jak dzisiaj też, że można zadawać ciosy próżnie i można, że my wiemy, z kim walczymy. Nie toczymy walki przeciwko ciału i krwi, tylko przeciwko złym duchom. Nie, bo można jak gdyby w tej ślepocie pomylić przeciwnika. Nie, że my często walczymy z kim? Z ciałem i krwią, to znaczy z człowiekiem. Nie, bo ktoś tak robi, bo ktoś jest taki, bo ktoś jest przede mną i walczy z nim. A tymczasem Święty Paweł mówi, ale nie masz walczyć z człowiekiem, masz walczyć z demonem. Masz mieć wgląd w tą walkę duchową. Masz mieć oczy ducha, które widzą, rozpoznają, o co w moim życiu chodzi, do czego jestem powołany, do czego Pan Bóg mnie wzywa, do jakiej walki. Święty Paweł mówi, że można zadawać ciosy w próżnię. I to jest najgorsza rzecz, która się może przydarzyć. Nie wiem, sam będąc chłopakiem chodziłem na boks w Tębicy, na Iglopol. To były dobre czasy, że tłukli wszystkich naokoło. Było na co popatrzeć. Ale najgorsze w boksie, co jest, to wyprowadzić cios w próżnię. Nie dość, że wkładasz całą siłę, cały impet, żeby komuś dowalić, nie? A jak go nie trafisz, to cała ta siła, nie dość, że idzie w powietrze, nie? To jeszcze jesteś całkowicie wydany na tego drugiego, nie? Bo jak się zamachniesz i nie trafisz, to drugi macie jak na widelcu. Jesteś bezbronny. Siłą ciężaru idziesz za tym ciosem, a ktoś ci ładuje i nokaut. I Paweł, nie wiem, czy boks oglądał, może i tak, ale mówi o tym zadawaniu ciosy w próżni. Może myślał o szermierce, nie wiem, ale chodzi o ten cios. Nie, że możemy zadawać te ciosy w próżnię. Niepotrzebne, nie, że walczymy z wyimaginowanym przeciwnikiem. Walczymy z człowiekiem, a mamy walczyć z demonem. Nie, że nam się może to łatwo pomieszać. Te porządki są inne, nie? I Święty Paweł dlatego zaprasza do tej walki w imię Ewangelii, że to jest to światło, które mamy otrzymać. Nie, to jest to światło, które też, o które Chrystusowi chodzi, nie? O to
o to, żebyśmy widzieli, żebyśmy się stali tymi ludźmi światła, widzącymi. Nie? Co nam często przeszkadza i do tego Chrystus też nawiązuje, to jest to, że właśnie mam to niewłaściwe widzenie. Że patrzę przez tę moją belkę. Co to też znaczy? To znaczy, że drugiemu wkładam w buty to, co sam myślę. Że ja bym tak zrobił, ja tak myślę. Inny też ma myśli źle, bo ja myślę źle, nie? Wiecie, jest stare takie powiedzenie, że kobiety to facety, ale jak Pan myśli o czym, to, o czym ja myślę, to Pan jest świnia. I my czasem też tak jesteśmy świniowaci, bo wkładamy komuś, nie? Że sami mamy serce dotknięte, więc myślimy, ten drugi też tak samo myśli, nie? No bo ja tak robię. I to jest ta tabelka, która nam przeszkadza patrzeć w sposób właściwy. Że potem my ten problem wręcz nakręcamy. To, co mi najbardziej, jest stara też zasada, że to, co mi najbardziej przeszkadza u drugiego, to jest to, z czym ja sam mam problem. Że jestem tak wyczulony na to, że u drugiego to widzę o wiele wyraźniej. Te rzeczy, które mi jakoś nie sprawiają trudności, no to jakoś one mnie nie dotykają, nie? Natomiast wyczulony jestem na to, co jest we mnie. To jest ta ślepota, którą ja mam. I jeśli tego nie usunę, no to nie jestem w stanie nikomu też pomóc. Raz, że sami czujemy, że w nas samych, jak ktoś przychodzi i nam teraz zwraca uwagę w czymś, z czym gościu ma sam problemy, to od razu w nas się wszystko nastrasza, prawda? Kurczę, weźcie za siebie, no. Się znalazła teraz Matka Teresa, nie? Weź popracuj nad sobą, to może pogadamy, nie? No ale to jest, że my też mamy to parcie takie, żeby temu drugiemu zwracać uwagę, a to jest rzecz naprawdę trudna, nie? Że jak gdyby Chrystus pyta też o powody, bo owszem, mamy zwracać uwagę, ale często robimy to w sposób niewłaściwy i robimy to z niewłaściwych intencji. Bo najczęściej robimy to dlaczego? Dlatego, że jesteśmy egoistami. Zwracamy uwagę, bo mnie to wkurza u drugiego, nie? Bo ja już nie potrafię go wytrzymać, nie potrafię go znieść. Denerwuje mnie ta jego wada. To pójdę i upomnę, nie? Prawdą w oczy zachlastam na śmierć. Dlatego, że jak się poprawisz, mi będzie lżej. I nie będziesz tego robić. Ale to jest żadna intencja, prawda? Intencja jest jedna. Mamy rzeczywiście, jest ten trudny obowiązek też napomnienia braterskiego, ale tą intencją, która powinna być w naszym sercu, to jest chęć pomocy drugiemu, a nie pomocy samemu sobie. Czyli ten altruizm, a nie egoizm. I to są te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są w naszych oczach, które nam przeszkadzają patrzeć, które są tą duchową ślepotą, tym naszym takim właśnie duchowym zezem, że nie potrafię patrzeć właściwie, dlatego Chrystus dzisiaj też daje nam to słowo o tym, że z jednej strony prosić o to światło, nie? Mieliśmy tą katechezę o ślepcu, daj mi światło, daj mi zobaczyć moje życie, daj mi zobaczyć miłość Pana Boga w moim życiu, daj mi widzieć też miłość braci w moim życiu, sióstr w moim życiu, daj mi to widzieć. To nie jest tak, że tego nie ma. Daj mi to zobaczyć, ulecz mnie. I teraz też mając to światło, jak jestem pozbawiony tej ślepoty, to mogę też w jakiś sposób pomagać innym. Że, też to jest to, że dlaczego Chrystus mówi o tym najpierw wyrzuceniu belki ze swojego oczu, bo mam pewne doświadczenie, żeby pomóc drugiemu. Że to jest dobre dla mnie, nie? Że jak widzę, jak szkodliwe jest, jak nie wiem, bolesne jest to posiadanie tej belki w oku, to będę naprawdę z jakąś pieczołowitością próbował pomóc drugiemu też, żeby on z tej swojej jakiejś wady się pozbył. Nie? Ale to jest z tego doświadczenia, że wiem, że to boli, wiem, że chcę Ci pomóc dla Ciebie samego.